Cześć, witam Was w kolejnym odcinku moich przygotowań do FBG. Tym razem jesteśmy w górach i lasach, gdzie będziemy trenować sobie zbiegi i podbiegi, takie jak spotkają mnie właśnie na biegu do FBG. Tą tajemniczą lokalizację podesłała mi moja pani trener Natalia i w zasadzie gdzieś tutaj za chwilę powinniśmy się z nią spotkać. Mam za sobą ponad 5 tygodni przygotowań i przebiegniętych pewnie kilkaset dobrych kilometrów. Ostatnie tygodnie spędziłem na Lofotach, gdzie biegałem z nigdy nie zachodzącym słońcem, ponieważ za kołem pobiegunowym w tym momencie mamy dzień polarny. To 10 km to całkiem spory dystans, to znaczy przyjemnie jeździć to motocyklem albo rowerem, aczkolwiek jeżeli trzeba przebiec taki dystans, to robią się to trochę kłopoty. I zdaję sobie sprawę z tego, że nie wyglądam jak typowy ultramaratończyk, ale mental mam bardzo ultramaratoński. Dobra, 30 minut, 5 km i jest moja pani trener. No dzień dobry! Co słychać? Poczem się, co u ciebie? No ja tam całkiem nieźle się trzymam. Ja tak przy tobie od razu staję jak taki uczeń, mogę tu tak ręce do tyłu, tak na baczność i tak tylko czekam, aż mnie opierniczysz. Boisz mnie? Trochę się boję, szczerze mówiąc. Dobrze. Trochę się boję. O to chodzi. No i co, jak tam ostatni tydzień treningowy? Bardzo dobrze, dałem z siebie 110%. Pokaż zegarek, co tam na zegarku. Rozładował mi się właśnie. Ale powiedz mi tak już całkiem serio, bo DFBG zbliża się wielkimi krokami, zostało nam 2 tygodnie. Jak tam się czujesz? No myślę, że to jest moja biegowa forma życia. Dzięki twojemu treningowi jestem ultramaratończykiem. No to ja się bardzo cieszę, że się tak czujesz. Zaraz to jeszcze zweryfikujemy. Mikołaj, 110 km, 3600 przewyższenia. Czy ty sobie z tego zdajesz sprawę i przeanalizowałeś tę trasę? No wiesz, no, przejąłem trasę, wiem co mnie czeka, też raz w tygodniu tak naprawdę biegałem przez parę godzin, więc myślę, że te 20 parę godzin biegu nie powinno mnie aż tak złamać i nie powinno chyba być aż tak źle. Super, ja zakładam, że w takim razie jakby techniczne bieganie, bieganie po technicznych odcinkach masz opanowane i nie będzie ci to straszne na DFBG. Tam nie ma aż takich trudnych technicznie fragmentów, miejscami, ale generalnie to nie są Lofoty, to raczej są dużo łatwiejsze tereny i góry, więc myślę, że pod tym względem nam będzie dużo łatwiej. Natomiast oczywiście czeka nas 110 km, właściwie ciebie, a nie mnie. Dlatego myślę, że warto sobie zaraz tutaj pogadać o tych podbiegach, co możesz zrobić, kiedy jesteś już totalnie zmęczony na podbiegu, jak taki podbieg pokonać, jeśli on jest dość długi, tak, i nie jesteś w stanie już go podbiegać. Także zapraszam. No dobra, dawaj. Dobra, Mikołaj, w tym miejscu sobie staniemy i dwa słowa jeszcze o podbiegach. W swoim planie treningowym, kiedy miałeś rozpisane akcenty w postaci podbiegów, no to wiadomo, że podbiegałeś zimą. Sam podbiegałeś? No zawsze. Dobra. Jeśli chodzi o naszą strategię na bieg, to musimy pamiętać, żeby rozłożyć mądrze siły, bo to jest 110 km. Więc wiadomo, że jak już pojawia się tego typu podbieg i jest bardziej stromo, to przestaniemy na siłę podbiegać. W momencie, kiedy dasz strąszy podbieg i już czujesz, że łapiesz zadyszkę, po prostu co robisz? No maszeruję sobie powoli. Przechodzisz do marszu, no. Dokładnie. I myślę, że na tym dystansie 110 km też nieodłącznym elementem twojego wyposażenia będą kijeczki. Mhm. Więc wiesz, na początku dystansu, kiedy jeszcze nie będziesz zupełnie zmęczony i ten podbieg będzie w miarę tak już nie do biegania, ale jeszcze nie do kijów, no to wiadomo, nie musisz ich używać. Ale później, jak już te nogi będą coraz bardziej zmęczone, myślę, że warto wspomóc się kijami. Możesz to robić jakby też na dwa sposoby. Czy albo sobie dajesz kijki oba do przodu i po prostu się podpijasz, albo jak jest bardziej, jeszcze bardziej płasko, możesz maszerować. Oddaję ci moje kije, popróbuj sobie. Trochę krótkie. Ja z kijkami to akurat mam zrobione chyba 1000 km. To, że masz 1000 km przychodzone z kijami, to jest super, bo uwierz mi, że wielu biegaczy, którzy zaczynają przygodę z biegami, bardzo często popełniają podstawowy błąd, czyli zabierają kije tylko i wyłącznie z wody i w momencie, kiedy nie potrafią ich używać, to tak naprawdę te kijki bardziej przeszkadzają niż pomagają. Okay. Ale tak jak już sobie powiedzieliśmy, Mikołaj, kijki, plecak, czołowa. Wiesz co, no chodzenie z kijkami nie jest czym dla mnie jakoś szczególnie skomplikowanym, bo robiłem tego dużo w życiu, więc zastanawiam się, jak to jest z bieganiem po ciemku i jak to wygląda w momencie, kiedy czyhają na mnie jakieś niebezpieczeństwa w ciemności. Myślę, że niebezpieczeństwa same w sobie nie są też ci obce, Mikołaj. Natomiast to, co musisz zrobić, to co jest mega istotne w tym wszystkim, no to przeczęstowanie sobie porządnie czołówki, tak, generalnie. Wiadomo, że w nocy poruszamy się o wiele wolniej i spokojniej, więc będziesz też bardziej
uważny, natomiast musisz mieć dobrą, fajną czołówkę, która ci będzie w odpowiedni sposób oświetlała drogę. Teraz jesteś przez jakiś czas w Polsce, wyjdź na jakiś wieczorny trening i po prostu z nią faktycznie szybciej pobiegać, jak ona reaguje jakby na szybką zmianę terenu, nie? Kiedy zbiegasz. I musisz sobie też sprawdzić, czy na przykład ma ruchomą, no, czy ta lampka jest ruchoma, żeby bardziej sobie oświetlić drogę generalnie. Nie ma jakiejś specjalnej techniki, tak? Cały klucz sukcesu polega na tym, żeby ta czołówka w nocy nie zgasła. Kijki i czołówka, no, to nie są jakieś szczególnie obce rzeczy, ale powiedz mi o jakichś nieoczywistościach, które mogą mnie zaskoczyć na tych 110 km. Myślę, że to, co jeszcze musisz przetestować sobie i jest na to odpowiednia ilość czasu, to jest na pewno skarpetki. Skarpetki, otarcia na stopy, możesz jeszcze popytać, bo to są... Czyli nie grube skarpety? Nie, zdecydowanie nie cienkie. Chciałbym zmieniać skarpetki po drodze? A jak ci zamokną, ale będą przepocone, żebyś zaraz nie miał odparzeń na stopach tak naprawdę, nie? Okay. Bardzo istotne jest, żebyś obciążył sobie też plecak, który będziesz miał na pełno, żebyś wziął wszystko, co będziesz miał w trakcie biegu i sprawdził, czy ten plecak wtedy ci dobrze leży. Kiedy będziesz tam miał, wiesz, wszystkie żele, dodatkową odzież, spakuj go też tak, jakby na przykład miała być wszystko pogoda, bo nie wiemy do końca w tym momencie, jaka będzie pogoda. Mm-hmm. Niektórzy panowie spotykają się z problemami różnych otarć w okolicach klatki piersiowej, więc o tym też musimy pogadać. Okej, czyli co, taśma jakaś? Tak, generalnie, wiesz co, ja na przykład mam problem z otarciami od plecaka na szyi, ponieważ jestem dość szczupła i bardzo fajnie sprawdzają się sportowe tejpy. Niezwykłe plastry, bo one się odklejają, ale te tejpy, które używamy powiedzmy leczniczo, tak? To też dobrze czasem sobie obkleić miejsce, gdzie nas obciera. Żeby nie było tak, że otarcia po prostu wyeliminują się. Słyszysz? Grzmi chyba, co? No, to jest burza. Proponuję, żebyśmy zaczęli zbiegać, bo po wszystkich kamieniach zbiega się troszeczkę trudniej. Okej. Okay. Ja już sporo zbiegów mam za sobą, ale z tobą jeszcze nigdy nie zbiegałem, także możesz mi pokazać, jak ty to robisz, bo ty to pewnie robisz najlepiej na świecie. Mikołaj, zaraz troszeczkę zbiegniemy, ale jeszcze jedna uwaga w kontekście biegu naszego DWG. Pamiętaj, że nie zbiegaj na maksa, bo na zbiegach człowiek się najbardziej, popularnie rzecz nazywając, zakwasza, tak? Żeby nie było sytuacji, że na pierwszej części biegu zaczniesz mocno zbiegać i po prostu totalnie zmęczysz nogi. Też zbiegaj delikatnie i na spokojnie. Nasze nagrywki jak zwykle przerwała burza, ale mojego wyścigu z FBG na pewno burza nie przerwie, bo niezależnie od warunków będę i tak biegł. Udało nam się dzisiaj porozmawiać o podbiegach, zbiegach i co, widzimy się za 2 tygodnie na Dolnośląskim Festiwalu Biegów Górskich. Więc zapraszam Was do kolejnego odcinka Moje Drogi do DFBG.